Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy sobie z Q&A, tak jak wam obiecałem poprzednio. Odpowiem wam na wasze pytania, które zadaliście w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że po tym będzie jeszcze więcej tych pytań. Im więcej łapek w górę, tym szybciej pojawi się następny. Teraz szykuję taką większą produkcję. Chciałbym coś właśnie, taki film, który będzie wymagał ode mnie większej obróbki. Dlatego może to trochę potrwać, ale może w międzyczasie, jeżeli znajdę czas, nagram jakąś krótką gierkę. Jeżeli będziecie chcieli, zapraszam was jeszcze raz do lajkowania, subskrybowania kanału, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, do wbijania na fanpage'a, ponieważ niektóre pytania będę teraz wybierał z tej właśnie stronki. Także macie link w opisie, zapraszam, a teraz przechodzimy do waszych pytań. Taka jeszcze ciekawostka. Piłem herbatę i się oparzyłem przed chwilą i mam cały język oparzony, więc... Trochę mi się niewygodnie mówi, więc docencie jeszcze raz i dajcie łapkę w górę. Nie wiem, czy macie też taki nawyk, że pijecie zawsze herbatę z łyżką w środku. Bo ja tak mam, że nigdy łyżki nie wyjmuję, a każdy mi mówi, że wyjmij tą łyżkę, bo sołko wybijesz. Jak sołko wybije, jak tak? Łyżka tak na dole, co nie? Więc jeżeli też tak macie, to zostawcie łapeczkę. I napiszcie w komentarzu, że też tak robicie, to będę pocieszony, bo tak to pomyślę, że jestem jakiś inny. Pierwsze pytanie, gdzie mieszkasz? Mieszkam w Gnieźnie, jest to takie miasto niedaleko Poznania, także no, tutaj mieszkam. Nie wiem, może kiedyś się spotkamy, jeżeli ktoś z was będzie chciał, będzie w Gnieźnie, możecie mi napisać na fanpage'u. Z przyjemnością się z wami spotkam i pogadam sobie, jeżeli będziecie chcieli oczywiście. Czy zarabiam na YouTube? Nie, na razie na YouTube nie zarabiam. Zrobię filmy tak z przyjemności, chociaż przydałoby się trochę, że tak powiem, właśnie z tego zarobić, aby mieć na lepszy sprzęt, żeby kupić jakąś porządną kamerę, która mogłaby naprawdę jakościowo zadowalać was i mnie oczywiście, żeby te produkcje wyglądały lepiej, czy do gier, czy do vlogów. Jeżeli będę kręcił, to na pewno by się takie coś przydało. Nie wiem, na razie tylko nagrywam z przyjemności, nie wiem jak ogarnąć to partnerstwo i w ogóle, także jeżeli będę miał czas, pomyślę może, ale na razie, tak jak mówię, nagrywam tylko i wyłącznie dlatego, żeby wam to przedstawić i bez żadnych zarobków, ale zobaczymy, może w przyszłości się uda. Trzymajcie kciuki. Odwieczne pytanie zadawane youtuberom, czy chciałbyś znać datę swojej śmierci? Z jednej strony chciałbym znać, tak? Bo przynajmniej bym wiedział, jak mam się do tego jakby przygotować i przed tym, przed datą swojej śmierci mógłbym wykorzystać jakoś ten czas, tak? Dla znajomych, dla rodziny, żeby jakoś spędzić czas, żeby nie marnować tego czasu na jakieś głupoty, bo czasami naprawdę czasu jest mało, a marnuje się go na głupoty. Dlatego pewnie przeznaczyłbym go na coś ważnego dla mnie. A ja z drugiej strony nie chciałbym znać, ponieważ byłoby to trochę takie creepy, dziwne. Znać datę swojej śmierci, wiedzieć kiedy się umrze. Powinno to być niespodziewane, tak? Tylko i wyłącznie w jednym wypadku by się to przydało, żeby w jakiś sposób poukładać to, te ostatnie swoje chwile. Ale nie chciałbym znać daty swojej śmierci. Czy nie sądzę, że to nie jest za wcześnie na Q&A? Przecież nie jestem fejmem. Ja wiem, że nie jestem fejmem. Ja się nie czuję nawet jakąś osobą taką rozchwytywaną czy coś. Ale Q&A na moim kanale może być. Jeżeli zadajecie pytania, to znaczy, że was coś interesuje i chcielibyście tego Q&A, także jeżeli byście nie zadawali pytań, to by nie było Q&A, proste. Mam nadzieję, że będziecie zadawać i od czasu do czasu te Q&A będę dla was nagrywał, aby móc odpowiedzieć na kilka pytań. Co by było, gdyby moi rodzice zaczęli nagrywać na YouTube i mieliby więcej subskrypcji? To bardzo, bardzo, bardzo źle. Ale zadałaś pytanie, bo napisałaś, czy jak nie masz pytania, to co? Także jest jakieś pytanie, ale pamiętaj, musisz się zmienić. Ponieważ zadawanie pytań jest ważne. Jeżeli nie będziesz zadawać pytań, nie będziesz nic wiedzieć. Także pamiętaj, zadawaj pytania, aby wiedzieć więcej. Mądrości uczył cię profesor. Czy wolałbym cofnąć, zatrzymać, czy przyspieszyć czas? Przyspieszyć na pewno nie. Cofnę, jeżeli mógłbym się cofnąć do jakiegoś wydarzenia. Ale bym sprawdzianów sobie popoprawiał. Ale bym sobie popoprawiał. Zatrzymać czas też by było bardzo fajnie, bo na przykład zobaczcie, piszecie taki sprawdzian z matematyki. No, piszecie coś.
zatrzymujecie sprawdzian, zatrzymujecie czas, w którym jest ten to coś, tak? I wtedy wiecie już, co się dzieje, tak? No to już jest po prostu bajlando. Jakich youtuberów oglądasz? Tak, myślę, że też się osobom, które nagrywają, również zadaje się to pytanie, czy na kimś się wzorują i tak dalej. Oglądam różnych youtuberów tylko po to, żeby sprawdzić, jak ten YouTube się rozwija, jak postępuje właśnie rozwój tych filmów, montaże i tak dalej. I oczywiście, żeby czegoś się nauczyć w montowaniu filmów. Czasami jest to potrzebne, żeby zobaczyć kogoś, aby poznać nowe sztuczki, nowe triki, które można zastosować w filmie. Także myślę, że jest to bardzo praktycznie. Oglądam wielu youtuberów, takich osób, które dobrze montują. Tutaj już nie będę wymieniał. Są to niektórzy z zagranicznych youtuberów, niektórzy też z Polski. Ale staram się wybierać osoby, które dobrze montują, aby się czegoś od nich nauczyć. I teraz pytanie z Facebooka, najwyższy czas zadać pytanie z fanpage'a. Zapraszam Was od razu do wbijania, do zalajkowania, ponieważ jest tam już trochę osób, ale przydałoby się jeszcze większa ilość, aby to jeszcze bardziej rozwijać. Ja już tam wrzucam co jakiś czas posty, nie jest ich za dużo, ponieważ nie ma dużo osób, ale jeżeli rozwiniecie fanpage, będzie większa liczba, to na pewno będę wrzucał tam posty regularnie i może codziennie. Czy dostałem coś na Mikołajki i czy obchodzę to święto? Oczywiście obchodzę to święto, jest bardzo miłe. Na Mikołajki, tak jak zawsze się dostaje, dostałem mnóstwo słodyczy. Mnóstwo słodyczy, no, to się chyba dostaje na Mikołajki. Dostałem jeszcze jakiś tam drobiazg, ale czy to jest ważne? Nie, myślę, że nie. Myślę, że było spoko, było radość, było szczęście i wszyscy się śmiali. Więc myślę, że to jest najważniejsze, ale jeżeli chodzi o obchodzę to święto, oczywiście. Dostałem ten prezent od Bojbota? Niestety nie. Mi nie przysłał. Ale może jeszcze przyśle. I ostatnie pytanie, jaki jest twój ulubiony kolor? Czarny, kolory czarne i białe to moje ulubione kolory. Najczęściej, najwięcej chyba rzeczy mam w kolorach czarnych i białych. Poza koszulami, bo w koszulach również chodzę, także no. Nic się nie zmieniło, nie? Herbata się skończyła. Tylko. No dobra, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki Wam serdeczne za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie tą łapencję, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. To będziemy grać, jeszcze nie wiem w co, ale się zobaczy. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze i żeby mi się udała ta produkcja, nad którą pracuję. Jeżeli chcecie to zobaczyć, jest to związane ze świętami, od razu Wam mówię, więc niektórzy pewnie się domyślą. Możecie pisać w komentarzach kolejne pytania do następnego Q&A. Ja się z Wami żegnam. Jeżeli macie jakieś do mnie takie prywatne pytania, możecie mi pisać na fanpage'u. Zapraszam Was właśnie wszystkich do zalajkowania tego fanpage'a, żeby było jak najwięcej osób. I dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!